Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem MarokoBrag, a to jest kolejny materiał z gry Dark Souls 2 Wyzwanie, czyli przechodzenie gry w przymierzu czempionów na NG+, bez tarczy, bez zbroi, bez pierścieni, bez upgrade'ów na broń. Także kontynuujemy sobie naszą hardkorową serię. Poczekajcie chwilę. O! Kontynuuj. Oczywiście jesteśmy w... niech was nie zgubi to, że mam poziom 222, bo też mam osłabione statystyki postaci. Ustawiłem sobie tak na wzór postaci z pierwszym levelem, a cały ten mandżur związany z tym poziomem wpakowałem na przykład w inteligencję lub w dostrojenie, czyli w atrybuty na rozwój postaci, z których w ogóle nie korzystam, nie? Ale jeżeli ktoś nie wierzy, bo uważa, że jednak nadal jest łatwo, to i sobie zobaczy poprzednie materiały, to zobaczy, jak jest ciekawie. Bo my jest... mi coś powiesz? Dobra. Ty mi nic nie powiesz. Chyba, że tutaj. Nie, ona się powtarza. Dziękuję, do widzenia. Dobra, czy typiara ma coś ciekawego do zaoferowania? Nie no, nic nie mają. Człowiek ma tyle dusz. Kupiłby jakąś pierdolę, żeby nie marnować, bo wiadomo, że 500 razy będzie zginął. To nie, nikt nie ma ciekawych fantów. Dobra, to spadam. Na Raszpara w takim razie. I wieża hejt powinna być chyba tutaj. Czy tutaj się szło do kniei upadłych olbrzymów? Ha! Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, że nie pamiętam. Jak pierwszy raz grałem, to trochę czasu minęło. No, w tamtym roku. Ale raz jak się gra, to definitywnie za mało, żeby całą grę zapamiętać na raz. Tutaj mi się wydawało, że był jakiś przełącznik. Nie, wieża hejt jest gdzie indziej chyba. Tak mi się przypomniało. Tutaj to się szło właśnie do tej kniei upadłych olbrzymów. No, to raczej nie ma sensu. Do wieży hejt się szło inną drogą, ale też z Majuli. Bo to jest też ta jedna z tych pierwszych lokacji. To tam też będzie ciężko. Jak mówię, tam będzie dwóch bossów, a nawet jeden miniboss. Ciekawe, jak to nam pójdzie. Do wieży hejt się szło. Tam nie. Tam jest wieża hejt. Tam, gdzie moja postać ma głowę. Tylko właśnie tutaj się gdzieś... O! Tutaj się szło do wieży hejt. Dobra. Okej. Okay. Miałem problemy z nawigacją, ale ogarnęliśmy temat. A! I możemy pogłębić przymierze czempionów, bo wygraliśmy z Mrocznym Duchem. Gra uważała go za ciężkiego przeciwnika, dlatego wtedy nam dropi na tym przymierzu łuskę jakąś smoczą. Dokładnie. Kamień czci. Kamień ofiarowany kamieniowi zwycięzcy. Dokładnie. A że to też jest przymierza, to nie zawsze tylko nam jakoś utrudnia grę, ale też daje jakieś fanty, jak więcej tutaj złożymy tych ofiar. Także jak najbardziej. A i tak nie zdajmy tego przymierza do końca gry. Demonida, z tego co ja oglądałem, to mówił, że raz będzie mówił, że będzie w tym przymierzu, raz, że nie. Nie wiem, jak to tak do końca było, bo nie obejrzałem całego jego serii, ale mówił, że nie będzie cały czas właśnie w tym przymierzu, a ja jednak mam zamiar to przymierze utrzymać. Jedyne co mnie może martwi na tym wyzwaniu, że mogę zmienić, to chyba ulepszenie broni, ale będę się starał nie. Wiecie, no, jeżeli będziemy męczyć jakiegoś bossa z 4 miesiące, jak on na przykład walczył z smokiem Kamelitem z pierwszej części Dark Souls, 4 miesiące podobno, no to już będę się zastanawiał, czy czasami nie ulepszyć jakiejś broni. Ale mam nadzieję, że jakoś tam będzie to wyzwanie nam szło. Na razie nie będę tutaj nic dotykał, nie znając, że to i tak urządzenie nie będzie działać. Wieża hejt to jest jedna z tych pierwszych lokacji, ale jest dosyć bardzo ładna. Mi podoba właśnie owa lokacja, no to też taka nad wodą miejscówka. Będziemy cieszyć
cieszyć oczy nie tylko moimi zgonami. Lewa skrzynia. Okej, okay. Tylko żeby nie mimik, bo tutaj też na tych, na New Game Plus albo przez to przymierze czempionów mimiki się pojawiają nie tam, gdzie były na pierwszym moim przejściu, jak grałem na New Game. Ale to raczej jest bezpiecznie. Szkarłatna parma, czy jakaś tarcza. Sprawdźmy, co to jest. To jest to. Nie, skórzana duża tarcza. Co to? Skąd ja to wziąłem w ogóle? Tarcza pokryta skórą, preferowana przez myśliwych. Gorsza od tarczy metalowych pod względem stabilności i redukcji obrażeń fizycznych. Lecz łatwa w użyciu i tak lekka, że do jej noszenia nie potrzeba niemal żadnej siły. Okej. Okay. Szkarłatna? Szkarłatna parma. To jest. Zwykła drewniana parma. Szumna nazwa i elegancka farba są zapewne efektem starań kupca pragnącego uczynić tę pospolitą tarczę atrakcyjniejszą. Czyli typowy chłam z rynku. Spróbuj drzwi. A żeby je otworzyć, to tutaj muszę go pociągnąć, nie? Okej. Dokładnie. Pamiętam, że właśnie jak się chodziło, szło się do tej wieży hejt, to taką dźwignię odpalić, bo człowiek się na początku zastanawiał, jak to w ogóle otworzyć, nie? Słuchaj, tutaj są schody. Przed tobą przedmiot. Dużo też jest, widzę, tych znaków z odpowiedziami. Ładne będzie. Aż celować, a się wystraszyłem. A, przedmiot, ale bezcelowość, no ciekawe. W takim bądź razie kurczę, chciałbym wycofać to swoje pozytywne ocenianie tej wiadomości, ale niestety nie da rady. Mam jeszcze jakąś znajdźkę. Dusza zaginionego nieumarłego i złamany miecz złodzieja? No co to za szrot? Złamany miecz złodzieja. To ma jakiś złamany prosty miecz. Złamany miecz złodzieja? A, jest. Złamany prosty miecz. Ze względu na długość należy obsługiwać się nim jednak jak sztyletem. Ten tani miecz szybko się zużywa, lecz mimo to stanowi ulubioną broń złodziei. No, czyli to broń też chyba by mógł używać Demonidas na swoim wyzwaniu. Bo też ma dosyć niskie statystyki. No. Szybkie obrażenia zadaje, ale na bossów dobre. Bo bossów i tak nie wyprowadzicie z równowagi, a im więcej im zadacie ciosów, tym lepiej, nie? Dobra, ale na razie bierzmy sobie moją włócznię. A dobra, i tutaj jest przejście. Okej, okay, i tutaj też gdzieś powinien być przełącznik. To co pamiętam, że to był przedmiot. Nie oceniam teraz, bo oni tak kurwa kłamią tutaj. O. O. A nie, ja się wracam przecież. Ja tam byłem. To czemu tutaj nie mogę? A, bo tu jest przejście, dobra. To co nad tobą i wiwa dla szkielet. Próbuj uderzenie. Wymagane ognisko. Jak uderzenie? Tutaj się. Oj, te trole, kurczę. Jest, no. A dobra, i wychodzimy. Owej lokacji. Znaczy wchodzimy do nowej lokacji. Wieża płomienia. Hej. I z góry proponowałbym tego pana nie atakować. Naprawdę. No to jest naprawdę urodziwa lokacja. Pięknie to wszystko wygląda. Oni nas nie atakują, jak ich zaatakujemy i są tacy silni. Nie wiem, czy ja bym dał mu radę. Ubój blok. No ciekawe, jak ja zrobię blok. Wystarczy. Bo ja mam pierwszego takiego silnego przeciwnika. Silny, niesilny, powiem wam szczerze. Może tak. Taka sama strategia jak na tamtych rycerzy pancernych, że broń w jedną rękę. Tam jest ognisko. Dobra, od razu przysiądź. Och, dobra. Aj, gdzieś się prze...
przetransportowałem. Dobra, zaraz wrócimy. Wiecie, chciałem to szybko zrobić, żeby nas nie dopadł. Czasami jest tak, że jak wróg jest blisko ogniska, to nie możemy przy nim przysiąść, nie? No, a teraz no spokojnie mogę się wrócić. Wieża płomienia, hejt. Dopiero później, widzicie? Tutaj się pojawiają chronologicznie odblokowane ogniska i przy tym lokacje. Także najpierw powinniśmy zwiedzić właśnie, gra nam podpowiada. Najpierw zwiedzimy sobie wieżę hejt, później dopiero zaginioną twierdzę. I tak będziemy robić, jak tutaj nam gra w miarę sugeruje. Dobra, to z tymi rycerzami, kurczę, się pobawić trochę. Znaczy, jak pięknie to wszystko wygląda. To z drugiej strony i tam jest arena walki z bossem. Kolejnym. Ale z tego, co pamiętam, gracze na wyzwaniu proponowali, żeby do niego nie iść, ale żebyś tego drugiego zabić. Ale co im chodziło? Czytałem właśnie kiedyś komentarze u Demonidasa pod filmem. Czy to było u tego, u Wargi? Żeby najpierw tamtego bossa, a nie do tego od razu lecieć. Bo oczywiście do tego jest lepiej iść. Ale podobno jak tamtego załatwicie, bo tam gdzieś jest dalej jeden boss i mini boss przed nim, to lokacja będzie po prostu łatwiejsza chyba do przejścia, z tego co pamiętam. Nie wiem, jakoś to tak było. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Załatwiony. Te mobki no, może wyglądają jakoś majestatycznie, jak koksy, ale w porównaniu do tych mobów, które tam stoją, które tam właśnie sobie tak siedzą grzecznie, to są nieporównywalnie łatwi. To wam może dać dużo do myślenia. A z tego, co dobrze pamiętam, jak pokonamy, chyba już wiem, o co chodziło, jak pokonamy tamtego pierwszego bossa, gdzie wam pokazywałem w arenie, na tamtej arenie, to oni nagle wszyscy zaczynają atakować, że są zwykłymi przeciwnikami, tak to sobie siedzą. A jak pokonamy tamtego bossa, który jest na tamtej wieży, bo widzicie, mamy dwóch bossów i dwie wieże tutaj w tej lokacji. Jak tamtego pokonamy, to one chyba znikną, albo w ogóle nas nie będą atakować. Coś w tym stylu było. Czytałem właśnie gdzieś komentarz jakiegoś gracza. To ma jakiś inny zakres ruchu, żeby sobie przypomnieć. O kurwa. Okej. Ale mi zakurwił. No właśnie, ci goście. Ich zapamiętałem z tego, co potem, że są wolni, łatwo ich obiegać. Ale za to niesamowicie silni. No i znowu to samo. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. To jest zbroja. Może bym poczytać o tej zbroi. I tak nie będę jej zakładał. Stara zbroja o nieokreślonym wieku. Jak stara może być ta rozsypująca się zbroja? Ma wyjątkowo niską trwałość. Czasem, gdy przedmioty się już rozpadają, po raz ostatni okazują swoją wielką moc. To jest ciekawa podpowiedź, bo akurat właśnie tak działa ta włócznia. Włócznia Sentiera. Wierzcie mi, ale to wyglądało tak, że ta włócznia, ta broń na samym początku miała kamień na samym końcu i miała w ogóle inne ruchy. To jest jedna z niezwykłych broni, których ja się teraz posługuję. A jak i ona miała 500 wytrzymałości, żebyś naprawdę ciężko było zbić tą wytrzymałość. I z tego co pamiętam, z tego co zrobiłem, zbiłem tą wytrzymałość do zera i ta broń zmieniła się w taką włócznię, która ma identyczne ruchy, to podwójne ostrze.
Naprawdę niesamowita broń. Żadna taka broń nie miała takiej. Żadna broń w Dark Souls 2, czy tam w ogóle w innych seriach Dark Souls nie miała takiej przemiany. Z jednej broni mogliście zrobić drugą. O kurwa mać. Muszę wyczuć jego ruchy. On też ma atakuje na 3. O kurwa. On perfidnie mnie atakuje. Ja, ale on ma wymachy. Nie no, kurczę, będzie słabo. Ciężko. Czasami też ma problem z hitboxami, gościu. Już! Pierwszy! No, stary, młody Ceski od razu nam wydropiło. Właśnie to będzie problem z tymi gościami. Ja za bardzo nadal nie opanowałem ruchów tego zioma. Dobra, i teoretycznie tam trzeba iść, ale zwróćcie uwagę, że tam jest smok. Wiwerna, przepraszam. Uzyskałem te swoje duszyczki. Duszę nieznanego żołnierza i kukła człowieka. Ten smok mnie przeraża. Powiem wam szczerze. Ty możesz miecz, czy możesz pałę? Możesz pałę, znaczy możesz miecz, ale ja bym poczytał opale na przykład, bo też mi wydropiło. 30 siły trzeba mieć, żeby korzystać z tej broni. Stary mody Ceski, wielki mod nieznanej epoki, należał do wojownika z tak dawnych czasów, że nie zachowywały się już żadne wzmianki o jego czynach. Ma bardzo małą trwałość. Czasami, gdy rozpada się na kawałki, uwalnia ostatni przybłysk wielkiej mocy. Dobra, cwaniaczku. O! Tak, żeby dojść do tej... do jednej i drugiej wieży, to trzeba przejść przez tamtych dwóch. Ja nie wiem, czy czasami najlepiej. Nie wiem, zupy, także trzymajmy się zasady tego. Jak mu tam seto, że każdy musi zginąć tylko raz, a jak przez przypadek zginę, to ja już speedrunuję przez nich. Jakaś paranoja jest. Mnie jeszcze dziwnie tarczę trzyma. Ach, masz dzidą. Raz, dwa. Tutaj nie za fajnie mi się walczy. To jest cwaniak. Raz, dwa. Ojej! Wiedziałem, że jak mi za kurwi to inoros. I tutaj jest dobra arena walki z nim, ale widzicie, że się wycofuje. Gdzie? Nie! Ja! O Jezus. No i co, i od samego początku, no nie wiem. Mamo, nie! Nie! No nie. Wiecie co? Nie, dobra. Chciałem jeszcze to człowieczeństwo, ale może spróbuję bez. Znaczy bez tej kukły człowieka. Widzicie, że nawet można jej obchodzić od tyłu, ten, na plecy.
tak daje to niezłe rezultaty. Chyba gorzej z tym mendą. Spróbuję go tutaj wybawić, żeby wziąć te dusze, bo tam trochę tych dusz było jednak. Ja pierdolę, ciężko w ogóle unik wyczuć na śmieciu. Ja kurwa mać. Oj, kusi mnie, żeby przespeedrunować. Kusi. Z drugiej strony te. Tego ziomka, kurde, zróbmy, wiecie co, weźmy tą kukłę człowieka i z nią się ponakurzajmy, bo już zginąłem parę razy, już to, ten pasek życia już jest mniejszy. Szkoda mi tracić czasu. A nie, dobra, tego to mogę na spokojnie obejść. Kurwa. Dobra, to tutaj już nie fajnie wyszło. Ja! Jakim cudem! Jakim cudem mi sięgnął, a taki łatwy miał być. No i wszystkie dusze szlak trafił. Już to teraz pierdzielę. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wycofaj się. Ja kurwa, zwróćcie uwagę, że raz zabijam je kurwa na i mam 40% życia, a raz kurczę tylko i a raz zabiera mi całe to życie. Powiem wam szczerze, że z nimi to się tutaj nie dorobię za bardzo. Już mi życia trochę spadło. Teraz tego jakoś ogarnąć. Ja, on ma takie wymachy, że po prostu... No trochę mu tego życia zabrałem, ale co z tego? Ja muszę zapamiętać, że on też atakuje na 3. Raz, dwa. Raz,
Dwa. Raz. Raz. Dwa. Ja... No, raz na dwa, raz na trzy. No, dawaj. Raz. Dwa. Dobra, w końcu. Po raz kolejny. Pęknięta kula, okej. Dobra, tym się na razie nie zajmujmy. Nie ma sensu. Wyjmijmy się tym starczą. Ten mnie tutaj załatwił. Raz, dwa. Dobra. Dwa, trzy. Dobra. Wycofajmy, wykorzystajmy to, że on się lubi cofać. O, part cwaniaka. Nadajesz. Teraz. Dwa. Trzy. Dobra. Kurczę, żaden atak nie trafił w niego. Dobra, dawaj. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Już go prawie na widelcu. No coraz bliżej zmierzamy w głąb tej wieży hejt. To mi się przynajmniej podoba. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Mam cię, gnoju. Taja zbroja rycerska. No i w nagrodę dostajemy tą dźwignię, ale jej nie będziemy opuszczać, bo będzie wtedy... Łatwiejsza walka z bossem. Ale tam jest kolejny z dzidą. Kurde. Że tobą potwór to, to znaczy spróbuj ściana mgły. Kurczę, aż trzech tutaj jest. Czterech. Ładnie. Nie wiem, czy ja dam radę z nimi wszystkimi. A radę tak już pojedynczo ich? To się zastrałem. Nie, wszyscy idą. Kurwa, to ja z nimi nie mam szans. Nawet nie ma opcji. Jeszcze jeden z wielkim mie... O, co to jest jakaś znajdźka? Kadzidło sceptyka. Jeszcze jeden z jakąś pałą, a jeden z jakimś gigantycznym mieczem. Jeszcze oni tutaj idą, ty. Może jeszcze da radę jakoś wyciągnąć. Ja, oni się nie pierdzielą w plecy, oni się nie wycofują nawet. Jaki żal. No to będę musiał jakoś przebiec przez nich. Oj, automatycznie zginąłem. To spróbujemy jakoś przebiec, bo ja nie widzę jakichkolwiek szans. To jest, wiecie, nie mogę na tym wyzwaniu użyć łuku. Wydaje się, że trzeba ich przebiec. No widzicie, jakoś sobie daję z nimi radę. Gorzej tylko, jak oni tutaj w większych grupach naskakują.
Okej, i tutaj sobie zakończymy dany materiał z wyzwania Dark Souls 2. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dzięki, że byliście, dzięki, że poświęciliście swój czas i trzymajcie się i do następnego. Cześć!